miłośników techniki przy naszym UTW wybrała się do Muzeum Techniki w Szczecinie. A jak przystało na miłośników techniki, pojechaliśmy pociągiem, autobusem i tramwajem. Jedziemy w Muzeum Techniki, które mieści się w dawnej zajezdni tramwajowej i będzie wystawa o samochodach, które były produkowane w Szczecinie przed wojną. Firma Steber produkowała nie tylko samochody, rowery, motorowery, a przede wszystkim maszyny do szycia, później również maszyny do pisania. No wejdziemy do środka. Samochody, które były do 1944 roku produkowane w Szczecinie, samochodów zachowało się na świecie około 200 takich samochodów, z czego 4 są tutaj w muzeum, od kolekcjonera niemieckiego kupiono. Również te zbiory polskich samochodów kupiło muzeum od polskiego kolekcjonera z Warszawy. I to jest najnowszy model Sedina. Sedina to jest łacińska nazwa Odry. To był taki najbardziej luksusowy. To była trzecia co do wielkości fabryka samochodów w Niemczech. Ale w czasie wojny niestety rodzina Steberów nie poparła Hitlera. I nie mieli zamówień, no i do tego jeszcze została fabryka zbombardowana. Na miejscu tej fabryki po wojnie produkowano motocykle Junak. Znane motocykle, zaraz je zobaczymy. I również taki samochód. Wtedy produkowano Mikrusa, a to jest samochód Smyk. Najmniejszy taki samochód, jeszcze mniejszy od Malucha. Mikrusa to może starsi pamiętają, ale ten Smyk to bardzo mało ich wyprodukowano. Tu w Szczecinie na bazie silnika Junaka on był produkowany. Warszawa. Ikona polskiej motoryzacji. Słynna Warszawa. Warszawa, czołg. Blacha ponad milimetr grubości, nic się nie stało. No, przed wojną Polska produkowała na licencji samochody Fiat. I po wojnie wszystko było załatwione, że mieliśmy Fiata w 1948 roku zacząć produkować. Miał być plan Marszala, ale Związek Radziecki powiedział, my wam damy lepszą licencję. No i na licencji Pobiedy produkowano samochód Warszawa. Była to konstrukcja z początku lat 30., niektórzy nawet mówią, że 20., amerykańska konstrukcja, która została zaadoptowana do celów radzieckich. No i to produkowano do 1970 roku. Tym dziełem włoskich stylistów Fiata oraz konstruktorów z Turyna i z Warszawy, z Turynu i Warszawy. 3 modele tego samochodu produkowano. No, wadą tego było, że ten silnik był za słaby do tego dużego samochodu. Ciekawa, bardzo ergonomiczna, przeciwko, jak to się mówi, że aerodynamiczna. Tylko wtedy był Volkswagen Polo miała taki sam współczynnik załamania powietrza. No taki siedzenie ma tam. Samochody, motocykle Sokół. Polska konstrukcja, przedwojenna konstrukcja. Pojemność 200 cm sześciennych. No 100 kg. 3 litry paliwa. I tutaj proszę zobaczyć, jak bieg zmieniano po prawej stronie. Późniejsze miały zmianę w nodze, a tutaj ręcznie się zmieniano biegi z tej strony motocykla. I to siedzenie z tyłu wysokie. No przed wojną on kosztował majątek. Samochodów nie było, to była pierwszy samochód drugi Rzeczypospolitej. Motocykl. To miał być następcą Fiata. Malucha, następcą małego Fiata. Następca małego Fiata. Ale no były takie. To jest to, co kupiono na licencji niby, tacy Włosi. No to jest na licencji. To miano kupić. Zaczęto produkować, no niby na licencji, tu nie było żadnej licencji, odrżnięto po prostu, taki był traktor niemiecki Land Bulldog, bardzo prymitywny.
on, żeby go uruchomić, trzeba było tutaj ognisko zrobić, czy taką świecą podgrzać bardzo mocno, to jest tak zwana świeca żarowa. I trzeba było to podgrzać, i żeby iść tu taką kolbą, taką kołem, wyjmowało się koło, kierownicą i kierownicą się zakręcało, bo było to dosyć uciążliwe. Do tych II Rzeczypospolitej, że kapitan Wojska Polskiego mógł kupić, musiał pracować 9 miesięcy, a wykwalifikowany robotnik ponad 3,5 roku. Ten ciężki motocykl kosztował 4200 zł, a Fiat Polski kosztował 5400. Koń pociągowy kosztował 300 do 1000 zł. Tylko z bocznym wózkiem. I w zakładach inżynierii w Warszawie w latach 33-39. No i armia nie używała. Jeszcze można je spotkać na rynku. To są ręce, to się kręciło ręcznie. Ja miałam tak. Jedź Berliet kupiony przez towarzysza Gierka we Francji. Firma Berliet w ogóle nie produkowała autobusów. W ciągu 3 miesięcy zrobili dla Polski konstrukcję. Gierek chciał ratować komunistyczną partię Francji. W tym zakładzie była bardzo silna komunistyczna partia Francji. Kupiono licencję autobusu, który w ogóle we Francji nie był produkowany. No jeździł, potem go z Wielczu zmodernizowano, ale on był bardzo wadliwym autobusem. Wszystkie interesy, które Gierek robił z Francją, mało jaki wyszedł dobrze. Może poza hotelami Nowotel, ale Francuzi byli nieuczciwi w interesach. Tak jest moje zdanie, jak ktoś ma inne, to może polemizować. Ale jak polityka miesza się z gospodarką, to niestety nic nie zawsze są takie efekty. Tak było i niestety teraz mamy również takie przykłady. MZK jeździ w takich kożuchach. No tak to było dobrze skonstruowane. No one jeździły, chwilę też jeździły. One jeszcze można je spotkać. Teraz jest kultowe, wszyscy poszukują, każdy chce mieć junaka. Teraz nawet zaczęli gdzieś tam w Chinach produkować junaki, ale takie nieudana konstrukcja, niezbyt dobra. Tak, chyba siedzisko było też wymoszczone jakoś. Tak, 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 tutaj się wzięło. Na takim braku, to przecież. Promet. Produkowano 200 tysięcy rocznie takich motorowerów. Potem był jeszcze Komar, to w Bydgoszczy produkowany. Taki lepszy był jeszcze Żbik. Najlepszy był Żbik. Był inny, ale ten Komar produkowany w zakładach rowerowych w Bydgoszczy, ten zdominował Polskę. Tata miał Komarka, jak mnie uczył i siostra. Siostra taka bardziej chłopczyca była, więc ona wsiadła i pojechała. Tam był takie podwórko studnia. No i później przyszła kolej na mnie. Nie? No wprawdzie starsza byłam, ale ja na tego Komara po gazie i na ścianę. Ojciec przyszedł, no mnie w łeb, mówię, rozwalisz mi nowego Komara. Koniec jeżdżenia. I już nie jeździłam Komarem. To było też marzenie wszystkich, mieć MZ-kę. Też była Junak, w kolejnej, najpierw była WFM-ka, potem SAL-ka, potem była Jawa i potem MZ. Takie były kolejność marzeń polskich motocyklistów. A tu mamy to już też CWM. Ta największa kolekcja w Polsce, chyba największa na świecie w ogóle, w jednym miejscu. Mieszkanie Szczecina zbierał te samochody, no i jak tworzono to muzeum, odkupiono od niego. Sztywel. Najstarszy. Drewniany jeszcze. I sztywele były z napędem na przednie koła, co dlatego też nie bardzo się podobało władzom nazistowskim i nie uzyskali zamówień, bo uznali, że to słabe, są za słabe te samochody. Ja jako dziecko głównie jeździłam koleją. Także bardziej jestem kolejowa niż samochodowa.
Ale poznałam Fiata 125, P126P i Warszawę. Widziałem i kojarzę i motocykli. Nawet tego Mikrusa. Mikrusa no. Też. Tak mi się coś kojarzy, że widziałem jak jeździli. My zobaczymy, potem idziemy na taki z roweru zrobiony motocykl. Motorower. Alba, firma Alba, to nie jest pewne. No, Komarny. Teraz się pojawia coraz więcej takich walut, takich właśnie z silniczkami do roweru. Był Komar, Ryś i Żbik. Trzy takie mopedy produkowane. Ale ja jeździłam Warszawą 202, zdawałam egzamin na prawo jazdy na Warszawie 202. Jeździłam też Komarkiem, bo tata miał, oczywiście bardzo lubiłam. Papa i tam taki Ursus stoi, też takim jeździłam. Jeszcze nigdzie. Mały Sokół. Tego nie widziałam nigdzie. Mały Sokół. Sokołek. Sokół 125. Mniejszym tym. Silnicy. No, jak to miał silnik? 125. Ale to sprodukowano po wojnie. Nie nawiązywał do polskich Sokołów. Wzorowany był na niemieckim DKW. Syrena 101. Pierwszy polski samochód. Syrena mogła powstawać dopiero po śmierci Józefa Stalina, który nie zgadzał się na rozwój polskiego przemysłu samochodowego. Stalin zmarł w 1953 roku. W maju PRL zdecydował o produkcji własnego samochodu małolitrożowego, a w grudniu gotowa już była wstępna dokumentacja techniczna Syreny. No, że taką syrenkę to bym rozpoznał. Silnik od motopompy. Miałem syrenkę 104, 105. 105. Ale nawet moja żona potrafiła ją naprawić, wiesz. To były części do naprawy. Miała zapłon wyregulować. I dosi kupili licencję. Produkowali do 2005 roku Amerykę. Nie, czyli dobrze było. Pierwszy polski samochód. Na zwiedzanie tego muzeum trzeba przeznaczyć minimum 2 godziny, a my wychodzimy z ogromną wiedzą i wspomnieniami z czasów naszej młodości.